Siemanaszko Guardianie, zapewne już macie, bo za chwilę będziecie mieli swojego sidearma egzotycznego Traveler's Chosen. Myślę, że jest to broń, o której warto powiedzieć kilka słów. A więc zaczynajmy! Na wstępie chciałem podziękować koledze streamerowi BGSowi, który to zdecydował się po koleżeńsku promować mój kanał. Od teraz możecie odnaleźć link do mojego kanału pod opisami jego filmów. Chciałbym mu się zrewanżować tym samym, zatem odnajdziecie link do jego kanału pod opisami moich filmów. No ale do rzeczy. Banji tak wykombinowało, że sidearmy moim zdaniem teraz są tak zwane mecie. Dostaliśmy nowy sidearm, Traveler's Chosen, więc fajnie go wziąć na warsztat i stworzyć pod niego jakiegoś builda. Sam sidearm Traveler's Chosen należy do archetypu 300 RPM, czyli jest bliźniaczo podobny w statystykach do sidearma, którego już posiadamy o nazwie Devil's Ruin. Natomiast nie chodzi tutaj oczywiście o dane statystyczne, ale o perki, które czynią to broń wyjątkową. Zacznijmy od perka Gathering Light. Perk Gathering Light charakteryzuje się tym, że zabijając tej broni zbieramy takie wewnętrzne światełka właściwie dla tego sidearma i światełka te możemy stakować do 10 razy. Ten perk wchodzi w synergię z drugim perkiem o nazwie Gift of the Traveler. Perk Gift of the Traveler polega na tym, że jeżeli stakujemy te wewnętrzne światełka, to wtedy mamy zwiększoną prędkość przodowania, handling oraz pozyskiwanie celów. Ale to nie koniec. Wracamy z powrotem do perka Gathering Light, który dodatkowo polega na tym, że jeżeli przytrzymamy dłużej guzik przodowania, to wtedy konsumujemy te wewnętrzne światełka i konwertujemy je na energię do granatu, mele oraz grass ability. Czyli z jednej strony korzyścią jest nie konsumować tych światełek, ponieważ mamy wtedy na przykład zwiększoną prędkość przodowania. Z drugiej strony korzyścią jest, ponieważ możemy odzyskać energię na przykład granatu. Poznaliśmy już podstawowe cechy naszego nowego egzotycznego sidearma Traveler's Chosen, więc w tym momencie możemy zrobić sobie od niego jakieś takie bazę prostego podstawowego builda. Zacznijmy od butów. Na buty założymy sobie moda o nazwie Swift Charge. Mod Swift Charge polega na tym, że jeżeli szybko będziemy zabijać cele z naszego sidearma, to wtedy stajemy się nadawani światełkiem. Na bondzie natomiast założymy sobie moda o nazwie Stacks on Stacks. Mod Stacks on Stacks polega na tym, że jeżeli stajemy się nadawani światełkiem raz, to drugie światełko otrzymujemy gratis, czyli jednocześnie ładujemy się na raz dwoma światełkami. Tutaj zakładamy również granat opresyjny, który przyda nam się za chwilę. Na czeście zakładam moda o nazwie Super Charge. Mod Supercharge, jeżeli założony jest 1, to wtedy polega na tym, że możemy stakować zbieranie światełka maksymalnie do 4. No dobra, czyli mamy szybko 4 światełka. No i po co tam to wszystko? Po to, żeby założyć na rękach mod o nazwie Surprise Attack. Mod Surprise Attack polega na tym, że jeżeli jesteśmy nadawani światełkiem, wtedy przeładowanie sidearma, a nawet prezentowanie tej broni, powoduje to, że skonsumujemy te światełka i przekonwertujemy je na 100% zwiększony damage do naszego sidearma. Zostawiam nam wolny slot, proponuję go wykorzystać na jakiś egzotyka, który zboostuje naszego builda. Ewentualnie ja założyłem akurat sobie na głowę moda o nazwie Heavy Handed. Mod Heavy Handed polega na tym, że jeżeli jesteśmy otoczeni przez 3 przeciwników, i zabijemy jednego z nich, wtedy odzyskujemy z powietrza, regenerujemy amunicję do naszego sidearma. No dobra, sprawdźmy w praktyce, jak ten build będzie sprawdzał się w symulowanych warunkach naszego Tribute Hallu. Podstawowy damage, jaki Traveler's Chosen będzie dodawał w głowę naszego sumowanego ogra, to 2117. Okej, teraz musimy ogarnąć się, co się będzie działo. Mianowicie będziemy stakować sobie dwa rodzaje światełek. Po pierwsze będziemy stakować sobie wewnętrzne światełko naszego sidearma Traveler's Chosen o nazwie Gathering Light. Będziemy stakować się do 10. Światełko te będą głównie zwiększać naszą prędkość przodowania, natomiast później będą dawać nam możliwość przekonwertowania tych światełek do regeneracji naszej class ability. Drugie światełka, które stakują do 4, to światełka Charge with Light. Światełka te dzięki wykorzystaniu modu Surprise Attack przekonwertujemy do zwiększenia o 100% naszego damage. Ten jest zwiększony, więc jest to 4233. Następnie rzucamy granat opresyjny i zwiększamy nasz damage o dodatkowe 30%. Ten jest zwiększony, więc jest to 5502. Ale to nie koniec. W tym momencie możemy wykorzystać perka naszego sidearma Traveler's Chosen po to, żeby zregenerować granat i rzucić jeszcze raz naszego ogra. I znowu mamy 130% zwiększony damage. Jak widać, w zasadzie dwa magazynki po 15 strzałów naszego egzotycznego sidearma Traveler's Chosen wystarczy, żeby zniszczyć takiego ogra. Całkiem nieźle. Mam zatem w końcu mocnego egzotyka Pramary slocie, który zadaje damage po 5000 pojedynczym strzałem. Dodatkowo egzotyka ze specjalnym perkiem, który umożliwia nam regenerację np. granatów lub innej specjalnej umiejętności w zasadzie co chwilę. No i teraz w związku z tym, że gra zmienia się w taki sposób, że na heavy slocie nie zakładamy już do niszczenia adów egzotycznej broni typu 1000 głosów, Xenofade czy Anarchia, a zakładamy tam miecz, wtedy mamy dwa wolne miejsca na egzotyka w slocie Primary i Secondary. Myślę, że to broń sidearma egzotycznego Traveler's Chosen można założyć zawsze w każdej sytuacji, jeżeli nie musimy założyć innego mocnego egzotyka na slocie heavy. Drodzy Guardianie, na dzisiaj przedstawiłem takiego bardzo szybkiego builda,
Natomiast spodziewamy się na dniach, że internet pokaże inne buildy z wykorzystaniem egzotycznych przedmiotów, które boostują dodatkowo działanie tego Saddama egzotycznego. Jeśli macie na już jakieś pomysły, bardzo Was proszę, opiszcie je w komentarzach pod tym filmem. Na dzisiaj tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.